O! Sława! Witamy na John the Saint. Dzisiaj gościem specjalnym na moim kanale jest legenda! Legenda Polonii w Nowym Jorku i okolic, Piwnica! Witam, witam, Sława. Witam, bardzo się cieszę, że John przyjechałeś, Piona. Jak zawsze. Znamy się, jak to John powiedział, prawie 20 lat, może i 20. Może pan cameraman podejdzie troszeczkę, żeby nas było lepiej słychać? Słychać lepiej, tak. I tak, Piotr jest organizatorem tego eventu, tego wydarzenia dzisiaj. Slavic Invasion. Tak jest, które propaguje tradycje polskiej kultury i nie tylko związanej, że tak powiem, z oficjalną narracją historyczną, czyli te 1050 lat historii, które jest w książkach historycznych. Trochę wcześniej. Ale Piotr się cofa też do czasów przedchrześcijańskich. I może Piotrze coś powiesz, z racji, że jesteś tutaj gościem głównym. Jesteśmy grupą historyczną, rekonstruktorami wczesnego średniowiecza. Nazywamy się Horda. Jesteśmy Nowy Jork, Pensylwania, New Jersey, Detroit i Texas. To są nasze tereny. Otwieramy w Polsce chapter i otwieramy chapter w Kanadzie. Ty jeździsz po całej Ameryce praktycznie. Tak, ja jeżdżę, to jest taka praca. Robię expediting. Jako biznesmen. Mogę się pochwalić, że przeprowadzałem 6 razy prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamę, chociaż go nigdy nie widziałem. I uwaga, Joe Bidena, z którym gadałem. Wow! Który prawdopodobnie będzie konkurentem naszego wspaniałego prezydenta Donalda Trumpa. No i to dobrze, i przegra, powiemy, przegra, że przegra. Przegra na 100%. Lub Bernie, obaj przegrają, nie mają szans z naszym prezydentem. Bernie to porażka. Uwaga, uwaga. Piotr, gryź się w język. Gryzę się w język, ale chcę ostrzec. Jak coś to wytnę. Chcę ostrzec jedną rzecz, tylko nie patrz tam. Naprzeciwko nam siedzi husaria i ten pan właśnie popiera Bernie. Wygląda jak Bernie zupełnie, oprócz wąsów. On jest królem husarii. Mimo to, że jest spod trochę ciszej, bo mogą słyszeć, nie rozumiem. Nie będziemy obrażać, rozumiem. Jak chcą zrozumieć, to rozumiem. I jest spod znaku tęczy. Okej, zaczęliśmy od festiwalu, już generalnie. Wracając, to jest pierwszy w Stanach festiwal Słowian i Wikingów. Ja go nazwałem Slavic Invasion. A to wszystko się z religią wiąże, prawda? Viking też. And Slavic. Po części tak. Ty byłeś kiedyś chrześcijaninem, katolikiem. Ja jestem chrześcijaninem, ja jestem konwertytą, protestantem. Właśnie zmierzam do tego. Byłem w niższym seminarium. Chciałem cię o to zapytać. W niższym seminarium duchownym ojców Pijarów w Krakowie w wspaniałych latach 88-89. Czemu wspaniałych? I jak to się stało, że odszedłeś stamtąd? Kiedyś powiedziałeś mi. Z polskiego, mnie nienawidziłem, pani jest od polskiego, więc miałem. Jak nie lubisz nauczyciela, to daję ci dwójki, więc warunkowo dała mi trójkę i odeszłem. A mi powiedział co innego! Określił pewnym takim, że tak powiem, epitetem, który. Coś takiego, co do roweru należy, powiedział, że zobaczył, co się tam dzieje. Nie chcę, żeby mi kanał zablokowali. Nie, to nie jest prawda. Nie jest prawda, powiedziałeś, że części od roweru pewne. Może słyszałeś to, co chciałeś słyszeć. Czegoś nie tam. Było tego tam, nie? W ogóle. Jak już, to bardziej dziewczyny. Aha. Kobiety. Jak już, bo tak... No, nie chcę ich wtapiać, bo moi kumple zostali księżmi, więc nie chcę wtapiać. Miejmy nadzieję, że zostali z powołania, a nie z chciwości, czy też z hipokryzji. Ja wam powiem. To mogę walić, bo ja im to w twarz mówiłem. To wszystko byli, nie obrażając ludzi ze wsi, to byli ludzie ze wsi, którym się orać nie chciało. Oportuniści! I ja to zauważyłem, bo mieliśmy, że co 2 tygodnie mieliśmy przepustkę, żeby jechać do domu. No, ja miałem wtedy 14, gorzej niż wojsko mieliśmy. Pobudka była 5:40 rano. O, tam jaki rycerz idzie, proszę rzucić. O, to jest wojownik, nie był rycerz. To jest Słowianinie wojowników. Curtis. From Texas. From Texas. All the way down from Texas. Vinland, Texas.
jedna z największych grup, największa grupa oryginalna z Kanady i Stanów Zjednoczonych. No ale dobrze, wracając do religii, gdyż ja wspominałem, nieraz mieliśmy różne starcia, tam były takie, znaczy to śmieszne, takie z lekkim przytupem, z takim sarkazmem. Mówiłeś do mnie kiedyś, jak zobaczyłeś krzyż, mówiłeś, no ja cię rozumiem, też kiedyś byłem katolem. Piotrze, ja jestem konwertytą protestantem. Ja po prostu uważam, że jest Jezus, ale po prostu nie uznaję tych księży, gdyż oni są, no tak jak mówię, części od roweru lub jeszcze gorzej ci, którzy molestują dzieci. To już jest tragedia. I to, co powychodziło, to jest skandal. Dlatego ja na przykład, moim pastorem jest Joe Austin z Born Again Christians z Houston, Texas. I to jest po prostu generalnie Stary Testament. Bo w katolicyzmie jest Nowy Testament głównie. Wiesz o tym, prawda? Uczyłeś się, to wiesz dobrze. I właśnie powiedz mi, bo to jest też związane Slavic Invasion, właśnie, to jest szczytny cel. Witamy Pani Dominiko. Dzień dobry. Szczytny cel, przejęzyczyłem się aż z wrażenia. Taka piękność pana Piotra żona. No, ty musisz być brzydki, żeby ona była ładna, prawda? Szczytny cel. Zrzutę pieniędzy na... Siostrzenica, prawda? Zosię Koniec-Kozełku. Bratanica. Zbieramy pieniądze dlatego, żeby nie było pustego przebiegu, że my się bijemy. Po co my się dokładnie, bijemy? Dokładnie, szczytny cel. Więc nie jak owsiak, że połowę bierzemy sobie tak i jest. Za rok jej coś wypożyczymy, tak jak pan owsiak to robi, że on to bierze. Ja bym to postawił między nami, niech to jak najbardziej, jak najbardziej. Światło. Ja już się kiedyś odniosłem na swoim kanale do pani, tego, pani, ale damy to tutaj nawet. Mała Zosia tak jest bardzo teraz nie tyle w złym stanie. No rak, chemioterapia. Rak się powiększa, w tym na tą chwilę. Było dobrze, bo to wiadomo, nie? Ono i tak już normalnie to trwa 3 miesiące. Wszyscy jej znajomi już te dzieci, co tam tak samo były chore, pomierały, a ona już ponad półtorej roku. Ja to pamiętam, śledzę u ciebie na Facebooku. Walczy, więc są trzeba bardzo walczyć. Wielkie szanse, bo to wszystko można wywalczyć. Nie ma nigdy rzeczy niemożliwych. Nie wolno się poddawać, nie wolno, absolutnie. A propos w ogóle raka i tak dalej. 2 lata temu moja mama zmarła też właśnie na raka. Ja przestałem od paru miesięcy jeść mięso, oprócz dzisiejszego dnia. No schudłeś, poprawiłeś się. I słuchajcie, była taka sytuacja na Greenpointcie. Po cichu ci doradzałem pewne rzeczy. Na Greenpointcie dentysta... Karkówkę czuję. Tak jest. Na Greenpointcie 28 lat temu jakiś znany dentysta, którego ja nie znam. O, ty 28 lat jesteś? Ja nie wiedziałem, w którym roku jesteś, może powiedz. 91. O, ja wiedziałem, że jesteś na początek. 90, nie wiedziałem dokładnie kiedy. Ale skończę to z tym rakiem. 8-9 lat jesteś... Przestał od 28 lat jeść mięso i do dnia żyje. Ten rak jakby zastał. Więc ciekawa teoria. Jest... Ale wróćmy do religii. Jak najbardziej. Do religii. Moja opinia religijna? Wszystkie religie są wymyślone przez kogo? Przez kapłanów. Człowieka. Przez człowieka. Manipulantów. Człowieka. A to, że manipulował, proszę przeczytać albo obejrzeć książkę Faraon. To jest dokładnie to samo. To w ogóle jest jeszcze dokładnie inna ciekawostka. To samo, co się dzieje teraz. I Faraon, jak ja nie czytałem książek, się przyznaję, bo mały, nie czytać. Teraz są audiobooki. Można nadrobić. Jak zacząłem czytać, to się nawróciłem. I jestem poganinem, oczywiście jestem ateistą. Właśnie tego zmierzałem. Jestem ateistą. Ale kultywujesz te stare przedchrześcijańskie wierzenia, sfarożyt, światowid i tak dalej, co jest praktycznie równoległe do wierzeń nordyckich, odrytory i tak dalej. To się rozdzieliło, nie? To, do tego zmierzałem. Tor to jest odpowiednik naszego Peruna, tak? No tak, no bo od piorunów, od błyskawic i tak dalej. Okej, kolejna rzecz, którą bym cię chciał zapytać, no bo jak tu poruszyliśmy ten temat polityki tego pana, który jest za Berniem i tak dalej, demokraci, lewaki, no jest nagonka straszna, to co się dzieje ogólnie na CNN, naszego prezydenta Trumpa. Ogólnie te w media społecznościowe jest jedna wielka manipulacja. Co myślisz, kto wygra w 2020 za rok? Byłem na Florydzie w Miami. Był jakiś punk rockowy koncert jakiejś kapeli z Argentyny czy skądś. No coś taki odpowiednik naszego Dezertera, że my go znamy, ale nikt go nie zna tutaj, tak? Amerykanie nie znają. Więc no, całe to środowisko hiszpańskie z Kolumbii, z Kuby, z Argentyny. Tak, hiszpańskojęzyczne. Wśród nich byli oczywiście niebiesko oczy Niemcy. Tak, pochodzenia, mówię, ho, ho, ho. Są teraz tatu artystami. Słuchajcie, ci Hiszpanie ciemni, co mają żony czarnoskórę, murzynki, tak, po polsku. Słuchajcie, oni mówią... Afroamerykanki. Trump wygra, zniszczy ludzi.
on wygra, to nie ma szans. Wszyscy popierają Trumpa. Dlaczego wygrał Trump? Bo nigdy w historii nie było, żeby taki odsetek czarnoskórych Afroamerykanów Hiszpanów poparł Trumpa, republikanina w ogóle, jako republikanina. Nigdy tego nie było. To był największy odsetek. Ja pamiętam przed wyborami, jak ja jeździłem po Stanach, byłem w Los Angeles i Meksykanie mi mówili, że głosują na Trumpa. Bo wiadomo, oni wiedzą, kto tu przyjeżdża z Meksyku. Dokładnie. Jaki element. A wiecie, oni już tu mieszkają, mają Mexican szkoły. Kartel i MS-13, to jest plaga, dokładnie. To jest plaga. I Trump buduje mur. Praktycznie to nie chodzi o nielegalną imigrację. Czemu nie ma tego? Czemu jeszcze nie ma muru? Narkotyków, które są plagą. I broni. Młodzieży. Broni to Główny tutaj też jest dużo. Mój kolega, narkotyki, to jest największy problem, który trawi tak. Młodzież i przerośniętą młodzież w Stanach Zjednoczonych. To jest nie do pomyślenia, co się dzieje w dzisiejszych czasach, jak ludzie są uzależnieni i zżera to, niszczy ludziom życie. Dlatego mur musi być dokończony. Ja się dziwię, że tego nie ma. I miejmy nadzieję, módlmy się do kogo kto chce, aby Trump wygrał. Aby Trump wygrał reelekcję, bo inaczej to naprawdę może być źle. I tu mamy po prostu... Alex Jones mówi na przykład na InfoWars, no to jest takie straszenie, ale generalnie ja uważam, że... Znaczy on mówi to, co się... Może stać, czasami się nie staje, ale niestety... No trochę panikę się też. Ale niestety w większości się staje. No bo nie chce nas szczalować, że wiesz, kula leci w ciebie, ale ona cię nie zabije. Tak. Możliwe, że cię nie zabije, ale niestety możliwe, że zabije, no bo po to jest wystrzelona, tak? Więc... Może troszeczkę o polskiej polityce. Polska polityka... Co myślisz? Co myślisz o czym? Ja zrobiłem ostatnio materiał, który naprawdę poszedł wysoko w górę na temat... Dawida Kosteckiego, który w mojej skromnej opinii został zamordowany. Seryjny samobójca. Tak jak Leper wcześniej był, no niby samobójstwo popełnił. Czy też ten, który chciał, ten Brunon, jak on się nazywał, co chciał zrobić zamach. Brunon. Ale co chciałem powiedzieć, propos polityki, ja bardziej ogólnie powiem. Nie jestem za PiS-em, wiadomo. Nienawidzę Platformy. Wiesz, podoba mi się, że PiS wkłada polską flagę na budynek, a nienawidzę, że PO tą polską flagę zdejmuje. Tak jest. To jest Unii Europejskiej dają. Dokładnie. Nie zapomnijcie, jak PO rządziło na Marszu Niepodległości, co jest w Stanach nierealne, żeby na 4 July wpadało ZOMO i waliło gazem, rzucało tym i ludzi obserwujących zimne ognie strzelało. Przyszedł PiS, zero ataków. Chuliganie znikli. Wow! Co za ten? Ale słuchajcie, ja jeżdżę do Polski bardzo często, 4 razy w roku. Starcie, wow! Nawet ja tak często nie jeżdżę. Aż raz. I słuchajcie, co się 8 dzieje. Lat temu byłem ostatni raz. Ja byłem w tym roku i rok temu, a wcześniej... I słuchajcie, takiego dobrobytu muszę zostać biznesmenem. Takiego dobrobytu w Polsce jak teraz, naprawdę. To ja nie pamiętam. Ludzie sobie lepiej żyją niż my tutaj. Ja nie pamiętam. Peskitu. Ja poszedłem na mecz Jagiellonii. Ale kto to zrobił? Kaczyński zrobił porządek. Tak. Lepiej, ale popatrz, zauważ, ja wiem, że ty jesteś krytykujesz bardzo PiS, masz swoje opinie, w których się dzielimy, ale zauważ, na przykład... Ale gdy chodzi o sprawy narodu, ale no socjalne to popieram PiS, zauważ socjalne. Lepiej rozdać te 500+, niech nawet ta patologia ma na to przysłowie, niż ściągnąć islamistów, tak jak chciał Tusk zrobić. Słuchajcie, oni przecież mielibyśmy inwazję wojsk Unii Europejskiej, no już mielibyśmy, zaraz by było, Niemcy, Francja by nam weszli z butami, mielibyśmy interwencję, tak by było, jak to trzeba być chorym psychicznie, żeby wspierać islamistów? Przecież oni by nam łeb ścinali jak baranom, a jeszcze, co jest w ogóle... W głowie mi się nie mieści normalnie, jak feministki mogą wspierać islamistów? To już jest, ja nie wiem. Ten człowiek. Przecież oni by ich zrzucali normalnie z dachu, jakby mogli. Kulturalnie z dachu. To już jest całkowicie... Teraz ta nowa pani... Krew jest na was, za dużo kawy wypiłem. Tak, co schetyna... Tylko sobie mogę na to pozwolić, że jestem zawodowym kierowcą i nawet piwa nie mogę tu zabrać. Ja też tu mam kawę, żeby nie było... Tak, ty masz kawę! No. Teraz jest zero plus. Kawa z lodem, to jest kierowcy napój. Podekscytowałem się za bardzo tym tematem, bo to mnie krew zalewa. Jak ta pani, która ma być przyszłym premierem Platformy, co teraz jest schetyna wybrał, to ta pani, jak ona się nazywa? Ja nie wiem aż tak dobrze, no. To ona obiecała właśnie, że sprowadzi 700 000, że u nas jest tyle miejsca, że to nie problem. Nie było, zawinęli, no, absolutnie. Jak to zapytali się, gdzie jest 19 milionów czy miliardów z OFE, ona powiedziała, na pewno są w dobrych rękach. Tak, nie? Tak. Więc, ale że Polacy są tak naiwni, zobaczcie, Patryk Jaki i ten co wygrał, nie wiem jak warszawiacy mogli zagłosować na ponad 500 000 na nowego prezydenta Warszawy. Jak on się nazywa? Ja nie wiem, dokładnie. Jakiś tam taki ciepły trochę, nie? Wiceprezydent. Aha, aż tak tego nie śledzę. Jak zdjęcie wrzucili, jak leżą razem na Golasa w łóżku,
nasze poranki, a od 5 rano rura zanieczyszcza Wisłę. I co się stało? Nic temat się zastępczy, stało. No nie? To jest zakopywanie pod dywan. No. Ale wracając, w Polsce tak dobrze nigdy nie było. 500 plus wrogowie mówią, bo chlają. Słuchajcie, Polacy tyle wycierpieli przez ostatnie 300 lat. Cóż, im się należy. Ja uważam, że powinni nawet jeszcze więcej dać, tylko zrobić kontrolę tak, jak tu są na przykład EBT Food Stamps w Stanach. Rozumiesz, że nie żeby kiełbasa dawać wyborcza. Gotówkę, żeby dawać gotówkę, tylko żeby dawać bony żywnościowe na przykład. Wszyscy moi znajomi, co głosują na platformie, są bardzo bogaci, wszyscy biorą 500 plus. No to są hipokryci, no nie? Wszyscy, oni to tłumaczą się tym, że... Bo im mówili w TVN-ie, że te 500 plus będą musiały kiedyś dzieci to oddać. Ja mówię, nie będą, bo to są kasa z karuzel. Dokładnie, z karuzel to jest obrót. Ale co myślisz o tym Kosteckim? Chcesz się na ten temat wypowiedzieć? Nic nie wiem na ten temat. A co myślisz osobiście? Ty mówisz, że go zabili, bo coś święty, wiedział. On nie był święty, no nie? To nie ważne. Kontrowersyjna postać, bardzo nikt nie jest zmarnowany święty. Temat. No ja jestem, only I'm the saint, John the saint, you know it already, no nie? Ale no wiadomo, że on tam trudnił się tym takim kontrowersyjnym, że tak powiem... Źle się nie mówi o zmarłym. No, że tak powiem biznesem, spadła na niego... który powinien być zalegalizowany moim zdaniem. Nie byłoby wtedy problemu. Trawę sprzedawał. Tak? Nie. On był, że tak powiem, sutenerem, Alfonsem, no nie? Co jest kontrowersją, no nie? Ale zauważ na przykład chyba raczej ochroniarzem tych dziewczyn. No, nie tylko. Aż tak bogaty był? Wiesz, no pochodzenie romskie, no nie? Ale już mniejsza z tym. Ja uważam, że to powinno być zalegalizowane jak wiele innych rzeczy. Wtedy nie byłoby problemu. Ale by patriotu bardzo polski. Ale to jest... Może był cyganem. Już wygodnie jest być patriotą bardzo... każdemu. Ale nie. On był taki patriotyczny bardziej, tak? Taki ale przecież cygan to złodziej i tak już zostanie, Pan Jezus. W Biblii ma to napisane, no. To jest dlaczego Jezus był ukrzyżowany... i trzema gwoździami, bo cygan... No bo czwartego ukradł, proszę mi tu Pana Jezu nie obrażać, no. I tu... Bardziej tego. No. Ale wracając No właśnie, do... jak myślisz? Ja się dowiedziałem tego z Twojego kanału. Ja właśnie nie miałem pojęcia, co się dzieje. Powiem tak. No ale pomyśl sobie, chłop w sile wieku, który wierzy jest... w samobójstwo ludzi, no. Którzy są na... Jeszcze czwórkę dzieci, no... Andrzej Leper. Proszę, przykład. W ogóle katastrofa, no więc trzeźwo myślący człowiek się wypowiedział. Katastrofa smoleńska. No ludzie kochani, tego typu samoloty rozbiły się 3 i na najwięcej kawałków, co się z nich rozbił, na 3 kawałki. Wiecie, na ile się rozbił samolot w katastrofie smoleńskiej? Na 64, uwaga, 1000 kawałków. I co się stało? Nic się stało. A wiecie, co mnie przeraża? Bo nawet jak nie było wybuchu, nawet jak tego, to słuchajcie, my nie możemy mówić, że nie było, no bo wiadomo, że było, ale Rosjanie mówią, myśmy go zabili, bo mówił, ja znam Rosjan. Amerykanie mówią, był zamach, a Polacy? Połowa mówi, że był, a druga połowa mówi, że nie było. Mało tego. Przecież nawet Putin pół roku temu chyba powiedział, że ładunek podłożono u was na Okęciu i Kaczyńskiego to zatkało. Nie od razu. Właśnie tego nie lubię w PiS-ie, że są antyrosyjscy. No bo to jest, wiesz, narracja, no, są amerykańscy, to tak, wiesz... Oni dalej widzą tam komunę. Oni mówią, że to jest komuna. A Putin mówi, o tak, to jest komuna? Dobra, to ja nie zdejmuję czerwonej gwiazdy, żeby nas wkurzać. Bo to jest wiadomo, on wkurza w ten sposób Kaczyńskiego. Nie? Dobra, Piotr, teraz coś na wesoło. Twój brat, Adam, wypromował polskiego Forresta Gumpa, czyli Krzysztofa Kononowicza. Tak jest. Wypowiedz się coś na ten temat. To był totalny przypadek. On miał kandydatów. Nie pamiętam, Polska Razem Partia... z tym doktorkiem takim, nie? Tym... Tak, doktor jest nadal. Polska Partia Narodowa, coś to PPN, tak, Polska Partia Narodowa. Moja mama startowała tam gdzieś pod Łomżą, dostała nawet ponad prawie 4000 głosów. Tego nie widziałem. No, i su- no bo to radca prawna, Kononowicz. No tak, i w ostatnim momencie się wycofał jakiś właśnie jeden kandydat. Mówił, my mamy kogoś, to mi dali Kononowicza. Adaś go nie widział, mój brat, nie wiedział kto to. Poszli do telewizji i bum, bomba wybuchła. Zjawisko socjologiczne. O kurczę. Jak to puścili w telewizji. I na YouTube tak żeby samo. Żeby to puścili miesiąc wcześniej, Kononowicz wygrywa wybory. Bo to, a żeby teraz... A żeby było... Nie, bo... Ludzie zagłosowali na niego dla jaj. Bo ja wiem, znam nawet tak, kilka takich osób. Koko Eurospoko. Wygrało przecież. No bo ludzie jak zobaczyli, ci myśleli, że tego, a ludzie... Internet. Dlatego PiS nie chce się zgodzić na to, żeby ludzie głosowali online. Bo kto będzie głosował online? Młodzi.
Starzy, dlaczego Uber wypiera taksówki w Polsce? Bo kto jest w taksówce? Kto jeździ taksówkami? Przynajmniej w Białymstoku, starzy ubecy. Dokładnie. Oni nie mają e-maila, nie wiedzą, co to jest e-mail. Jak oni otworzyli e-maila? A Uber? To już młodzi pek naciska. Bo to, że Uber jest tani, ale jak tu taksówkarze zniszczą, będzie drogi. On wróci do normy, nie? Uber, jak sama nazwa wskazuje, Uberales, czyli wiadomo, skąd jest ta firma, tak? Praca, Uber, tak? No tak, Uber, Uber ponad. Bo każdy ponad wszystko. No ale uwaga, bo zawsze Uber Ales, nie, ale. Ale czekaj, praca, twój brat, czy nie, ale no, Lyft. Jest magistrem historii, jeśli nie mylę, nie? Nie, nie, on ma magistrę, ci powiem, on ma 3 fakultety. No właśnie. I... Ja miałem okazję poznać twojego brata, piątkę sobie przybić. Może ty nawet więcej wiesz ode mnie. W tym nieistniejącej restauracji Cormoran. Pamiętasz, w 2001 roku, zaraz po 9/11, był koncert i twój brat tam grał właśnie. Organizowaliście koncert taki narodowy i także taką muzyka ojna, nie? To było... Ja sobie z nim piąteczkę przybiłem. To był... Widziałem, że elokwentny człowiek. 11 listopada myśmy organizowali. No właśnie. Bo ja wtedy nie miałem papierów, nie mogłem jeździć do Polski, więc zebrałem najbardziej jeszcze wtedy też nie miałem. Patriotyczną młodzież i razem wszyscy tam się spotkaliśmy, sobie pograliśmy. Bez perkusji, bo oczywiście jedna kapela nie dojechała. Grom. To taka polska black metalowa narodowa kapela. Ale on teraz się udziela tam w tym ruchu narodowym i tam nawet coś się kaucje wpłacałeś. Ruch narodowy. Naczelnik Kaczyński go trochę gnębi, prawda? Mój brat ma przeklapane. Obawiam się, ja tam śledziłem lekko. Mój brat ma przeklapane i UPiS i UPL. Ma przeklapaną jedną. Uważnie się wypowiada. Ponieważ jak jeździli z Kononowiczem, to oni brali Kononowiczy na event Kaczyńskiego, na event. Na Tuska też Tuska. Ja pamiętam, to było i Tusk kiedyś powiedział w Białymstoku, że Kononowicz jest psychicznie chory. Tak, a nie można tak się wypowiadać. A mój brat jest cynicznym młodzieńcem i Kononowicz rzucił się na Tuskę. W ostatnim momencie go brat przytrzymał. A ciekawe było, jakby go pobił Kononowicz. To by było... Dostałby medal dzisiaj za to. To by dobrze by się przyczynił dla... Na pewno jakby Tusk zginął z ręki Kononowicza, nie mielibyśmy Smoleńska. Chociaż to zdrajca. To taki można powiedzieć... Znaczy on nie jest zdrajcą, bo on pracuje dla... On jest agentem Stasi. Kolaborant, no. On jest Oskar. Dla mnie to jest pseudonim taki Oskar. Troszeczkę drugi Stanisław August Poniatowski. Skąd Merkel taka zna. Kukła. Możesz tu sfilmować... Żołnierzy. O, proszę. I słuchajcie, co jest ciekawostką. Żołnierze, hej, ho! Co jest ciekawostką, słuchajcie. Żaden z nich nie jest Polakiem. Tył dziewczyna jest Niemką. Ten z różową opaską jest Tatarem. Kolejny, co robi Ludowe Wojsko Polskie, jest Portorykiem. A ten pierwszy jest to prawda Polakiem, z Ukrainy pochodzą, ale on nie mówi, że jest Polakiem z Ukrainy. No tak jak Lwów, wiadomo, nie? I to jest ciekawostka. Lwów, stare polskie miasto. Mówił parę wyrazów po polsku, ale mnie zdziwiło, bo ta dziewczyna bardzo wygląda jak taka Inka, nie? Taka Polka prawdziwa, beret i te sprawy. On mówi, ona German Irish, jak to Amerykanie. On mówi, czemu ty to robisz, wymiksowani są. Ale widzicie, czemu... To mnie trochę boli, czemu Polacy tego nie robią? Czemu... Właśnie trzeba to propagować. Dlatego ja chcę właśnie tutaj... Dziany zadeklarował się, że będzie brał udział w bitwie, pójdzie na siekiery, będzie rozsiepany oficjalnie przez mojego głównego siepacza. Już mi wpadnie, że o, proszę bardzo, tym narzędziem. Daniel, a możemy, to jest ciekawa postać, Daniel. Jak najbardziej. Patrz na niego, kogo on się ją przypomina? Z ogniem i mieczem. Gorzej, wiesz, on nie chce, żeby mówić, ale ja to powiem. Jego wujek, uwaga. Bohun, z ogniem i mieczem, tylko wąsów. Uwaga. Jego wujek, słuchajcie, to jest, uwaga, trzymaj się, bo spadniesz. Trzymaj mnie! Bogdan Borusewicz z Platformy. Myślałem, że Bogdan Chmielnicki powie. Nie. Bogdan, zobaczcie, jak się śmieje, mały borsuk, nie? Zobacz. Ten sam Borusewicz, który dał medal dla Timmermansa. Proszę bardzo. Ile tam mamy już? Żeby gniota nie było. Będziemy powoli kończyć. Ale Daniel jest po naszej stronie. Piotr, powiedz coś jeszcze od siebie, cokolwiek chcesz. O Danielu? Czy ogólnie na temat tego eventu. Daję ci minutę. Okej. Okay. Masz dla siebie. To jest pierwszy w Stanach Zjednoczonych słowiański event. Charytatywny. Viking and Slavic Fest. Go nazwałem Slavic Invasion, żeby Amerykanie wiedzieli, o co chodzi, bo kiedyś był w Teksasie Viking Invasion, już chyba go nie robią, więc zrobiłem Slavic Invasion i to jest pierwszy w ogóle w Stanach i my będziemy co roku. Bardzo dziękuję dla amerykańskiej Częstochowy, dla chłopaków z Husarii, którzy mi to zaproponowali przyjechać.
mówią, przyjedźcie, bo tu mamy, II wojnę światową i Husaria, a wy pierwsi wojownicy słowiańscy, będzie fajnie. Dlatego ja sprowadziłem chłopaków z Teksasu, z Detroit, z Virginii, z Nowego Jorku, z New Jersey, z Pensylwanii, skąd się dało, nawet zapraszałem z Kanady. Tak jest. Ale jak to wiadomo, wszyscy pracują. Miało być 40 osób, było aż 10 wojów. Oczywiście ogólnie wszystkich było 20 osób. Jak na początek nie jest źle, bo na pierwszym Wolinie, na Wolinie jeżdżą teraz 10 tysięcy ludzi, też zaczynali od 20 osób. Więc co chciałem powiedzieć, to będą cykliczne imprezy. I one będą co roku organizowane w okolicy. Tydzień po Labor Day weekend. I będziemy to propagować, Piotrze. Dziękuję ci bardzo. Już od dawna chciałem zrobić z tobą wywiad. Super, patrzcie, jakie super. Wielkie hopisko. Co wy tam w białym stakujecie? Ja z Karpacia taki zabiedzony jestem. U was Czernobyl źle pojechał. Ziemniaki. Dziękuję. Na the one only, John the Saints. Na razie, holla back.